Zbawiciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali. A gdy oni jedli, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy.
Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim jestem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Zapytał ich, ile macie chlebu? Odpowiedzieli 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali ludowi. Mieli też kilka rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Wybaw nas, Panie, od powietrza, głodowia i ojec. Wybaw nas, Panie. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Ja jestem chlebem żywy, który zstąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Chleb spożywa, będzie żył na wieki. Kto spożywa, będzie żył na wieki. Pan z wami. I chleb mój. Solimy. Tam zastali zebranych 11 innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i im przyłamaniu chleba. Oto słowo Panieńskie. Chwała Tobie, Chryste. Błagajmy Pana Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, aby Najświętszy Sakrament był dla nas zadatkiem życia wiecznego. Panie, odległej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. Módlmy się. Z wami i z duchem twoim. Zróbcie mu miejsce. Pan idzie z nieba pod postaciami ukryty chleba. Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi. Przyszedł Chrystus z wielu polskich miast i wsi. Otwórzmy przed Nim nasze serca, by uzyskać Jego łaskę, Jego siłę i Jego moc. Tej mszy świętej ja modlę się w intencji naszej wspólnoty parafialnej, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co udało nam się materialnie wznieść, ale i również uczynić duchowo w naszych sercach, w naszych rodzinach. A dla wszystkich zmarłych będę prosił o życie wieczne. Księża modlą się z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Kamila z okazji jego urodzin. Jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Pisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz wcześnie rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stal, stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom synów Izraela złożyć ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną ścielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa,
dostąpili spełnienia obietnicy. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa i Jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: on skaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owoców winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowe w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto Słowo Panieńskie. Umiłowani siostry i bracia w Chrystusie Panu, trudno jest w dzisiejszą uroczystość głosić homilię, gdyż wszystko, co się powie, i tak nie odda w pełni wielkiej tajemnicy Najświętą. Do puderniczki medalionu dołączony był dokument podpisany przez więźniarki Zofię Kosak-Szczucką i Wandę Bieńkowską. Więźniowie, którzy otrzymywali tam Komunię Świętą w tym trudnym czasie, tak napisali: całym sercem wam dziękujemy. Czym są dla nas te przesyłki? Drogie siostry i drodzy bracia, to wielkie świadectwo wiary. Dziś liturgia słowa ukazuje nam historię przymierza, której szczególnym owocem jest właśnie ciało i krew Chrystusa. W Starym Testamencie, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, Mojżesz zawarł przymierze przez krew cielców. Potem okazało się to przymierze nietrwałe na skutek grzechu człowieka. W Nowym Testamencie już sam Jezus Chrystus zawiera wieczne przymierze, już nie przez krew zwierząt, ale własną krwią, wysługując nam odkupienie. O tym dowiedzieliśmy się z drugiego czytania, z fragmentu listu do Hebrajczyków. A Ewangelia to jakże przepiękny opis ustanowienia Eucharystii. I te słowa Jezusowe: bierzcie, to jest ciało moje. To jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Miłujący nas Chrystus udowadnia nam, jak bardzo zależy mu na tym, abyśmy nie byli sami i abyśmy nie cierpieli prawdziwego głodu. Głód naszych dusz i ciał może tak naprawdę zaspokoić tylko on sam, dając się nam, stając się naszym pokarmem, stając się chlebem. Kto kocha, chce być jak najbliżej osoby kochanej. Chrystus nas kocha, dlatego pozostał z nami tu na ziemi w Eucharystii, na dobre i na złe. Miłowani, dziś obok wielu ludzi, których postawy są piękne i pełne wiary,
Zdarzają się i ci, którzy gardzą Eucharystią, nie szanują jej, często z lenistwa w niej nie uczestniczą, chociaż do Kościoła mają często tak blisko. I możemy powiedzieć, że im więcej samochodów, tym paradoksalnie mniej ludzi w Kościele. A kiedyś ludzie pełni wiary szli wiele kilometrów w śniegu, błocie, w letnim skwarze, jesiennej słocie, aby uczestniczyć w Eucharystii, niż pójść albo pojechać do Kościoła. Wielu w czasie mszy nie szanuje Boga w Eucharystii. Zamiast uklęknąć, kucają i mówiąc już kolokwialnie, wypinają się na Pana Boga. Wielu nie przyjmuje Jezusa do swojego serca, a zarazem mówi, jak bardzo wierzy w Boga. Dla innych to spotkanie towarzyskie, stoją w kruchcie lub przed kościołem. Jeszcze inni nie przyklękają i przechodzą obojętnie wobec Chrystusa niesionego przez kapłana w procesji Bożego Ciała lub do chorego. Inni jeszcze stojąc z obojętnością palą papierosy. To smutna rzeczywistość, która jak papierek lakmusowy pokazuje kondycję naszej wiary. Wiary, tę wielką tajemnicę. Warto dziś stanąć w prawdzie i odpowiedzieć sobie samemu. Czy wierzę, że msza święta to bezkrwawa ofiara Chrystusa, której Bóg przychodzi do nas pod postacią chleba i wina? Akt jednorazowy. Nie czujmy się usprawiedliwieni na cały rok, ale niech to będzie dla nas źródło inspiracji do wielkiej i prawdziwej przygody i przyjaźni z Chrystusem, który nas nieustannie zaprasza, aby być z Nim, aby On mógł być z nami. Moi kochani, dziś w uroczystość Bożego Ciała, kiedy Chrystus wychodzi na nasze ulice, jeszcze raz pokazuje nam, że pragnie być z nami we wszystkich naszych sprawach. Dziś jeszcze raz pokazuje, jak bardzo nas umiłował. Dziś jeszcze raz zaprasza nas, abyśmy Go przyjmowali do swojego życia. I znowu kolejny rok przed nami, który pokaże, na ile nasza dzisiejsza obecność jest prawdziwą i autentyczną postawą wiary w ciało i krew Chrystusa. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Panie Jezu, niech częsty udział w Eucharystii i spożywanie Twojego ciała dopomaga nam tu zgromadzonym i całej naszej parafii w trwaniu we wspólnocie z Tobą oraz braćmi. Ciebie prosimy. Słuchaj, Panie. Panie Jezu Chryste, składamy Tobie cześć, chwałę i uwielbienie za Twoją miłość i prosimy, abyś spełnił nasze prośby, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
wielka tajemnica wiary. Spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Moi drodzy, za chwilę po błogosławieństwie pójdziemy w dalszą procesję do kościoła. To błogosławieństwo dla tych, którzy dalej iść nie mogą, osób chorych, starszych, są tutaj z nami na mszy świętej. Chociaż raz do roku w ten sposób mogą uczestniczyć w Eucharystii. Zapraszam, byśmy, pogoda jest, byśmy wszyscy doszli do kościoła, zaśpiewali Panu Bogu dziękczynne Tedeum za te wszystkie łaski, jakie otrzymujemy. A moi drodzy, otrzymaliśmy przez te 25 lat wiele łask. Przede wszystkim to, że jest tutaj z nami Chrystus obecny w Eucharystii. Dlatego jeszcze raz zapraszam wszystkich na uroczystości jubileuszowe 25-lecia parafii, które odbędą się 1 lipca o godzinie 9:30 pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja. Zaprosiłem do koncelebry wszystkich księży wikariuszy, którzy przez te 25 lat posługiwali tutaj. Pewnie niektórzy nie przyjadą, są już w większości proboszczami, jest to niedziela, ale takie zaproszenie zostało do nich skierowane. Wysłuchaj nas, Panie. Módl
Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i spraw, niech serca wiernych złączą się w chwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dożyli do Twojego wiekuistego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ale śmieszne. Nie było.